Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zastosować tak zwany rachunek w stu, żeby określić sumę wekselową jakiegoś, powiedzmy, zadłużenia. Gdy mamy następującą treść zadania: maszyna kosztowała 100 tysięcy złotych, stopa kredytu kupieckiego wynosiła 25%, a odroczenie płatności było na 90 dni. Podaj sumę wekselową liczoną rachunkiem w stu. Ok, zadanie jest krótkie, bo głównie zależało mi na samej istocie tego rachunku w stu. Generalnie rachunek w stu pozwala nam, tak jak widzicie tutaj wzór, określić jakby tą wartość końcową, czyli w przypadku weksli tak zwaną sumę wekslową, na podstawie tego, ile obecnie teraz, czyli na moment zero, wart był tutaj akurat środek trwały, czyli na moment zero wart 100 tysięcy złotych. I teraz nie jest to nic skomplikowanego, oczywiście oznakowanie możecie mieć inne, to może być FV jako future value, tu jest PV jako present value i może być oznakowane u Was jako R, jako stopa procentowa, kwestia oznakowania. Ważne, żebyście umieli zastosować wzór i rozumieli istotę takiego zadania. Jeżeli wiemy, że maszyna kosztowała 100 tysięcy złotych i ten kredyt był oprocentowany 25% w skali roku, to jest bardzo ważne. Jak nie jest powiedziane, jak w jakiej częstotliwości jest ta stopa procentowa jakiegokolwiek kredytu, to ona domyślnie jest roczna. Na to uważajcie. Jeżeli odroczenie płatności było na 90 dni i mamy określić tą sumę wekslową, ale z zastosowaniem rachunków w stu, należy użyć zwyczajnie ten prosty wzorek. Ten prosty wzorek nie jest skomplikowany, jak widzicie, ale trzeba po prostu rozróżniać ten rachunek w stu od rachunku w sta, bo jest w tym momencie, wyjdzie Wam po prostu inny wynik. I teraz, jeżeli podstawimy obecną wartość tej maszyny, no bo kupujemy maszynę w momencie zerowym, teraz, a nie dopiero tam za 90 dni, kiedy będziemy musieli spłacać ją. Ona jest warta 100 tysięcy. 1 przypisujemy minus stopa procentowa, ale ona jest rocznie, a więc musimy ją przemnożyć przez ułamek stanowiący część roku do momentu zapłaty, czyli 90 dni na 360 ogólnie przyjętych jako liczba tych dni w ciągu roku w tych zadankach. Także można powiedzieć, że jeżeli ja kupię maszynę za 100 tysięcy złotych i chcę mieć odroczenie po zapłacenia, czyli płatności, dokonania zapłaty za 90 dni, gdy oprocentowanie wynosi 25% w skali roku, po 90 dniach mój dług za maszynę nie wynosi tyle, co ona jest warta, tylko o te 6 tysięcy złotych więcej. Jak zawsze zostaje nam tylko słowo interpretacji i możemy to krótko powiedzieć w ten sposób, że wartość tej sumy wekslowej w ramach zastosowania rachunków w stu będzie wynosił 106 666,6 złotego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie.
Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.